Cześć wszystkim na kolejnym moim filmie. Dziś zwiedzamy nawiedzony dom, w którym mieszkał, później zmarł gospodarz. W domu tym zapada się dach, podłoga też nie jest w najlepszym stanie. Rodzina po zmarłym gospodarzu sprzedała niemal wszystko, co było cenne, a reszta rzeczy, jak i całe gospodarstwo, pozostawili na pastwę losu. W tym domu mieszkało małżeństwo, pan Józef i pani Józefa. Z żoną pana Józefa nie wiadomo, co się stało, nie mam żadnych informacji na ten temat. Więc gospodarz mieszkał sam. Znaleźli go sąsiedzi, już był w stanie rozkładu w fotelu. Fotel jest wciąż przewrócony, widać to będzie na filmie, obok śladu krzyża na ścianie. Koło jego zwłok leżał wygłodniały pies, a na szafce był jeszcze włączony telewizor. Dom jest z 1887 roku, od 9-10 lat stoi już pusty. Na drzwiach wciąż wiszą ubrania, z szaf praktycznie wszystko powyrzucane, ciuchy jak i dokumenty. W tej wiosce, w której się znajdujemy, o tym domu dużo się mówi. Można nazwać to, że krążą o nim legendy. O krążących po północy stado wilków. O tym, że będąc w dwóch różnych pomieszczeniach, nie można się nawzajem usłyszeć. O zdjęciu w ramie chyba gospodarza, który patrzy na ciebie z każdej strony i za każdym razem, gdy odwiedzasz ten dom, zmienia swoje miejsce. Na końcu filmu pokażę te zdjęcie i sami ocenicie. Też tak myślę, że pan Józef chorował na serce i miał często bóle głowy, co świadczą o tym duże ilości opakowań po lekach. Z tego co zauważyłem, na zewnątrz domu jest duża nora, która prowadzi do piwnicy. Być może przez tą dziurę wchodzą lisy, a nie tak jak legenda głosi, że stado wilków. Będąc w tym gospodarstwie nie miałem jakiejś złej energii. Ale jedną niepokojącą rzeczą, która mi się przydarzyła podczas kręcenia filmu, było zacinanie nagrywania, gdyż nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Przez to musiałem skrócić sporo filmu, ale i tak krótki urywek pozostawiłem do waszej oceny, co było tego przyczyną. Może i też coś zauważycie, co umknęło mojej uwadze, więc zapraszam do oglądania. Tutaj na szafce widać jakąś dziwną gazetę z dziwnym tytułem Pożegnanie ojca. Są tu jakieś papiery ze zdjęciami, chyba z wojska. Jakiś kwit od ciągnika. Obok chyba kluczyki od niego. Jeszcze stary pieniądz, 200 złotowy. No i zdjęcie. Z początku myślałem, że to o ten portret chodzi, ale jednak nie o ten.
Prawdziwe zdjęcie pokażę przy końcu filmu. Tu z kolei następne rzeczy. Dokumenty, miska, dalej kieliszki i opakowanie po tabletkach. Następne tabletki, te chyba musujące. Obok nóż owinięty jakąś szmatą. Żyletka, zapalniczka. Na regale kieliszki, nici, żarówka. Znów tabletki. Sufit to ledwo się trzyma. Tutaj leży klosz od stojącej lampy. Następne dokumenty. Torebka pusta. I ślad po krzyżu robi wrażenie. Obok właśnie ten fotel. Ten dom jest mocno zniszczony, ale skrywa swoje tajemnice. Bo skoro rodzina sprzedała wszystko, co było cenne, to zadaję sobie pytanie, czemu nie sprzedała całego gospodarstwa? Na strych już nie wchodziłem, bo nawet nie było po czym już chodzić. Tutaj z kolei chyba następny pokój. Ciężko po tym domu się chodzi, bo jak widać wszystko jest rozwalone. Tuż obok słoiki z przetworami. Piwnicę pokażę z góry, bo nie chciałem wchodzić, dlatego że podłoga, jak i drabina nie należały do bezpiecznego poruszania się.
To chyba była kuchnia. Widać stary, rozwalony piec. Obok kredens kuchenny. Zwiedzając takie stare gospodarstwa, to bardzo dużo ich jest. Jeszcze na drzwiach wiszą stare, zawilgocone ubrania. Przechodzimy obok domu. To chyba raczej wygląda mi na dobudówkę. Może to był lub miał być garaż. A w garażu, jak już wcześniej wspomniałem, ta nora, przez którą chyba wchodzą do piwnicy lisy. Widać, że dom już w rozsypce. A za domem dawne podwórko. Tutaj jakieś dwa pomieszczenia. Nie wiem, do czego służyły. Czy to pokoje, czy też może jakiś kurnik. Ale do tych pomieszczeń było wejście przez kuchnię. Obok domu obora. Dość dużych rozmiarów. Mogły być tu krowy, świnie. Praktycznie z obory już nic nie zostało. Ewentualnie jakieś resztki. Skrzynie, siano. Jakieś rury. I znów widać jakieś ciuchy, farby, opony.
Stara buda dla psa. Tuż obok komory domu. Następny budynek. To mi wygląda na jakiś warsztat, bo jest to również kanał do sprowadzania podwozia. Może tutaj naprawiali ciągniki. Widać jakąś lampę, chyba od poloneza, starą gazetę, resztki mebli. Wszystko, jak tutaj widzimy, pomieszczone, zdewastowane. No i puszczam ten kawałek nagrania, sporo skrócony. Jaki był objaw, sam nie wiem. A tutaj pod warsztatem pełno opon. Być może był tu również garaż na ciągniki. A teraz chcę przedstawić to zdjęcie, które zmienia swoje położenie za każdym razem, gdy się odwiedzi ten dom i ten wzrok na zdjęciu, który patrzy na ciebie z każdej strony. Mam nadzieję, że spodobał wam się film. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do odwiedzenia mojego Instagrama. Instagram, link w opisie. I do następnego filmu. Cześć!